Koniczyna czerwona. Zanim przejdę do koniczyny, to powiem jeszcze, że do jesiennych warzyw należy burak czerwony, inaczej burak ćwikłowy. Jego korzeń właśnie zbieramy w październiku lub pod koniec września i on zawiera witaminę C, B1, PP, żelazo, magnez, potas, wapń, betainę. I ma duże ilości żelaza, nadaje się jako warzywo do drugiego dania, do sałatek warzywnych, do placków buraczanych, na soki, do deserów takich jak lody oraz jeszcze odmianą kapusty jest jarmuż. Liście jemy na surowo lub à la szpinak i jarmuż zawiera witaminy C, K oraz wapń i potas. No i wreszcie dochodzimy do koniczyny czerwonej, inaczej koniczyny łąkowej. Kwiatostan to główka, czyli na skróconej, zaokrąglonej osi są osadzone siedzące lub krótkoszypułkowe kwiaty. Należy do rodziny motylkowych. Kwiaty są motylkowe. Płatki są zrośnięte, tworzą łódeczkę, żagielek i dwa skrzydełka. No i kwiatostany oraz ziele są lecznicze. Wyciągi stosowane wewnętrznie rozrzedzają śluz w oskrzelach, ułatwiają odkrztuszanie, leczą właśnie przeziębienia, zapalenia oskrzeli, leczą astmę, obniżają ciśnienie, wypłukują zły cholesterol, złogi cholesterolowe z żył, rozszerzają naczynia krwionośne, łagodzą objawy menopauzy u kobiet, ale nie mają skutków ubocznych, takich jak hormonalna terapia zastępcza. Zewnętrznie wspomagają leczenie ran, oparzeń, odmrożeń, łuszczycy, egzem, ukąszeń, stanów zapalnych. No i również wzmacniają wewnętrznie pite wyciągi z ziela i kwiatów, wzmacniają serce, wzmacniają układ krążenia, wzmacniają naczynia krwionośne. Liście są jadalne i na surowo, i à la szpinak. Mają dużo białka i dlatego są też, koniczyna jest wykorzystywana jako pasza. Jak każda roślina motylkowa, ma w korzeniach bakterie, rizobium, które wiążą azot atmosferyczny i przekształcają go w postać przyswajalną dla rośliny, oraz mikoryzuje z grzybami, które pomagają jej związki fosforu pobierać z gleby. Wierzymy, że znalezienie, bo liście są takie tu trójlistkowe i wierzymy, że jak znajdziemy czworolistkową koniczynę, to będzie dla nas szczęśliwe oraz koniczyna jest symbolem Irlandii. Dziękuję, życzę miłego dnia.